Jesteśmy oczarowani z powrotem pana Tadeusza Kartuni, który jest jednym z członków odnosów nie linii, ale wniosków państwa regionu. Pan Tadeusz Kartuna, razem z małżonką, gościli w dniu wczorajszym elitę odnosów i wniosków z naszego kraju. Muszę powiedzieć, że to, co zaprezentował w swoim ogrodzie, wzbudziło największy zachwyt. Jest to na poziomie absolutnie światowym, porównywalnym z ogrodami najbardziej wybitnych hodowców i specjalistów od roślin bezwodnych. Nic nie dzieje się z przypadku. Rybnik ma przyklejone do swojego imienia definicję miasta Kielców. To nie stało się przypadkowo. Myślę, że wynikiem jest to wsparcia władz samorządowych dla takiej inicjatywy, żeby nie najciekawszy, nie najczystszy świat naszej codziennej rzeczywistości ubawiać pięknem. To piękno to są kwiaty. Rybnikowi jako miastu kwiatów życzę dalszego wspaniałego rozwoju, a Państwu serdecznie dziękuję i gratuluję za zaproszenie na kolejną piękną wystawę. Dziękuję bardzo.